Witajcie moi drodzy, z tej strony Deseo. Jesteśmy dziś w kolejnym odcinku serii The Black Mirror. Kochani, zauważyłam, że perfidnie uciął mi się filmik poprzednio. Nie dograło mi się tam dosłownie 2 minuty nagrania. Widzieliście, jak wstrzyknęłam środek usypiający do tego piwa, do tych butelek, które były na zewnątrz. Natomiast nie zauważyliście, co zrobiłam, aby zmusić tutaj tego gościa do wypicia tego piwa, żeby zabrał kolejne butelki. Tą szmatkę, którą mieliśmy jakby zamoczoną w chłodnej wodzie z tej fontanny, użyliśmy tutaj na tym termostacie. I w tym momencie gościowi zrobiło się mega gorąco i był zmuszony, że tak powiem, sięgnąć po kolejne butelki piwa. Musieliśmy się tam przejść dookoła, że tak powiem, tego całego sanatorium i w tym momencie jakoś to tak dość szybko podziałało. Także no to było raptem 2 minuty nagrania. Mamy tutaj, słuchajcie, węgiel. Kliknijmy sobie w to, bo jest podświetlone na czerwone. Chciałabym, że jakby wykorzystać wszystkie możliwe, jak zawsze zresztą, czynności. Właśnie. Wiecie, czasami Samuel, już to wspominałam nieraz, mówi coś, kiedy przyciskamy lewy przycisk myszy, natomiast nadal jest kursor podświetlony, próbujemy wtedy coś wykombinować prawym. W tym momencie właśnie tak też uczyniłam. I co my tu mamy? Mamy jakiś korpus lalki. Co to jest? Aha. Dobrze, mamy jakąś nitkę, nić i korpus lalki. Przypuszczam, że coś trzeba będzie z tym zrobić, boiler. Mam nadzieję, że to wszystko nie jest absolutnie na czas. O, mamy coś w szafkach. Mam nadzieję, że on się nie obudzi, jakbym tu zaczęła gmerać. It's not locked, but I can't open it while he's leaning on it. I don't want to wake him up. Dobrze. No to idziemy tam do tylnej części tego pomieszczenia, bo nie widzę tutaj już nic ciekawego. Tu mamy jakąś tablicę rozdzielczą. The main switchboard. I had better not. No dobra, to jest jakiś panel, to jest chyba na jakiś pin, tak? Ojej, dobra. Dodarujmy sobie to, bo nie mam jeszcze żadnego. Zapewne gdzieś tutaj jakiś kod będzie, bo przeważnie tak jest, czy na przykład w jakichś grach, gdzie mamy jakieś biuro z komputerem, to gdzieś zawsze, czy przy jakichś karteczkach, zawsze można się doszukać gdzieś jakiegoś kodu czy pinu. There's an intercom system installed in the building. Co? I don't know what message to. Aha, to jest do nadawania wiadomości. Dobra, rozumiem. I jeszcze mamy tablicę ogłoszeń. Fries chocolate. Lots of old leaflets, posters and newspaper pages. Tu mamy jakieś 1918. O, mamy szpilkę jakąś. O, czekajcie, może będzie potrzebna do tej nici, chociaż szpilka, a raczej igła, ale fakt jest. O, no widzicie. No to git. I harmonogram. Może, o nie, on tego już nie chce użyć. Messenger of the gods. Sounds familiar. No dobra. No to co, spróbujemy, bo tu nie widzę żadnych innych cyfr. Spróbujemy to 1918. A tam był jeszcze jakiś klucz, poczekajcie. I wonder what door it opens. I'll take it. It's certainly going to be useful. No jasne, że tak. No dobra. A może tą skrzynkę da się tym otworzyć? Ale nie, ona już jakby nie, bo to się już jakoś nie klika za bardzo. Spróbujmy 1918. 1918. Nothing. It's not connected. Ej, czekajcie, tutaj jest otwór. Tu chyba trzeba kluczyk włożyć. No tak. 1918.
That's it. Ojoj. Kurde. Nie zasejwowałam, ale jest okej. On się cofnął. That was close. He almost noticed. No właśnie. I have to lure him out of that hall somehow. There is no other way to reach James's cell. Słuchajcie, trzeba będzie go wywabić tym interkomem. Natomiast mamy tam ten harmonogram i tak się zastanawiam, czy jeszcze nie poszlibyśmy, nie cofnęlibyśmy się do pielęgniarki. Co on jeszcze tu powie, jak klikniemy na ten interkom? I don't know what message to broadcast. No to ja bym proponowała cofnąć się do pani w holu i zobaczymy, czy jest jakaś nowa opcja dialogowa z nią. May I speak with you? Sure. Something just occurred to me. Can you possibly lend me the main duty schedule of all the employees? Do you not think anyone will mind if you have a look at it? Although I have no idea how it's going to help you. Who knows? Maybe something will reveal itself. All right, here it is. Thank you. I'll return it when I've read it. That won't be necessary. It is already the end of the week. I must issue a new one anyway. That's all. Thanks. To by było na tyle, kochani. W sensie, że już wiemy doskonale, co zrobić. Właśnie, mamy grafik i myślę, że dzięki temu grafikowi będziemy mogli jakby mieć jakiś pretekst, żeby wezwać tamtego doktorka. Dobra, spróbujmy tak zrobić. Czy ja mam kliknąć na to i tu przyłożyć? Tak. Dr. Smith, please come to the lobby. What could they possibly want from me this late? Damn, I guess I must go. No dobra, słuchajcie, udało nam się, ale ja to muszę zasejwować, bo nie jestem pewna. Po tym, słuchajcie, jak kiedyś zginęłam, pamiętacie w odcinku, no to lepiej, słuchajcie, nie ryzykować. Idziemy. Kosz na śmieci. It's empty. Mamy. Aha, to holu. Nie, głupi. Cela. All the cells are locked. I've got to find James's cell first. No to idziemy do głównego pomieszczenia. Who is there? Who is there? I have to say something before he gives me away. I am Samuel. I am Ralph. We can't speak for too long, okay, Ralph? I do know one Samuel. But not quite, though. Why can't we talk, Samuel? Well, we can, but we have to speak quietly, or better yet, whisper. All right. Speak quietly, Samuel. I need to know something. Will you help me? The nurse says I'm good, but now I'm very sad. I will help you when I'm not sad, okay? And why are you sad? Well, because of Bubby. Who is Bubby? Did he do something to you? No! Mr. Bubby is very kind. He is my friend. But now he's gone, and I don't know where. Perhaps I made him angry somehow. And what does he look like, this Mr. Bubby? Maybe I can help you find him. He's no animal. He's very clever.
and talks to me often. And what does he look like? He's not tall like us. He's short, but very handsome. Oh, okay. If I find him for you, will you help me? Yes, yes. I hope you didn't get lost. You'll be searching hard, won't you, Samuel? Don't be afraid. I'll find him. It's probably a toy. Where could he have lost it? No, słuchajcie, zabawka, więc przypuszczam, że będzie tutaj chodziło o tą lalkę, tylko że mamy sam korpus i trzeba by było znaleźć głowę. Mamy kolejny kosz na śmietnik. Ja bym go sobie przeszukała. No gdzieś ta głowa musi być na pewno. Let's see. There's something in it. No i proszę bardzo, sprawa się od razu wyjaśniła. Bardzo szybko bym powiedziała. Nie. O, w ten sposób. Myślę, że musimy to teraz przyszyć. Czy coś jeszcze tutaj powinnam przełącznik klikać? Fontanna. Wiecie co, ja to będę co chwilę teraz zapisywać, bo boję się, że coś schrzanie po prostu. Więc kolejny save. Podejdźmy z tą lalką może do tego gościa. Ralph, Mr. Bubby is fine again. Here he is. Oh, that's very good. I'm glad he's here with me again. Mr. Bubby says he is glad too. Thank you, Samuel. You have been very kind to us. I must speak with Mr. Bubby now. I haven't seen him for so long. Hold on, Ralph. You promised to help me if I can find Mr. Bubby for you. But now I want to be alone with Mr. Bubby for a while. Ralph, Mr. Bubby is sad that you don't want to help me. Ask him. Yes, Mr. Bubby says that he will help you too. Me and Mr. Bubby, too. Ralph, do you know someone called James? James is my friend, too. He and Mr. Bubby. I need to know which room he lives in. He lives next to me, right next door. But James isn't home now. I know. Have you noticed where they put the key to his door? Is it somewhere nearby? Perhaps in some cabinet? No. It's not. Dr. Smith, who guards us, has got all the keys. Do you know that for sure? Yes. When we go to the corridor, he opens the door for all of us. But I don't think he's going to lend the key to you. He's very hard. Oh, never mind. Drat! Smith is returning. We had better not speak any longer. Maybe later. Maybe later. Okay, Samuel. So, the doctor has the keys. How do I get them? Okay, już wiemy, że doktorek ma klucze. W takim razie trzeba będzie coś tutaj wykombinować. Ja sobie tutaj zapiszę może kolejny nowy slot. Tutaj powiedział Samuel, że on wraca, więc... O, wózek. Poczekajcie. Trays and dirty mugs. Nothing that would interest me. Okej, cela Jamesa. Zapewne jest zamknięta, no ale możemy sobie... The cell is locked. Dobra. Może kliknijmy na tą fontannę. Coś tu z tym przyciskiem. Trzeba będzie zrobić ogrodzenie. No water is running into it. Co z tym ogrodzeniem? The fencing is very strong. I can't do anything with it with bare hands. The fence... Coś musimy chyba na tym użyć. Więc... No nie. Czarna kula. Może kwasem? Też nie.
pamiętnikiem nie, pozytywka. Kluczem nie. O, może tym da się podpalić? Nie. No i co, nic więcej? To czym mam to? Ja bym była przekonana, że to tym, ale widzę, że nie bardzo. No dobra, przełącznik. Okej. Nie do końca wiem, o co chodzi. Kabel na ziemi? Gdzie ja mam użyć tego aha, tutaj, tak? I've got an idea. No, ale ja jeszcze nie do końca. I just need to flip the switch. No one will notice. I've got to attract attention somehow. No, ale jak mamy przyciągnąć tą uwagę? The fencing is very strong. I can't do anything with it with bare hands. Czy się co, on chce go popieścić prądem, czy jak po prostu, bo nie rozumiem. Natomiast nie wiem, jak miałabym odwrócić jego uwagę tutaj, także no nic, próbujmy poużywać wszystko, co mamy w ekwipunku, bo ja kompletnie nie mam żadnej alternatywy. Tabletki, zresztą to są tabletki naszego bohatera. No, jakieś mapy, papiery, kwas. Ten kwas, myślę, że coś tutaj też może... No, pozytywka, no to Boże, cóż jest pozytywka? I must hide. Aha, w sensie, że ona, wiecie, ona gra, no i tu w tym momencie go zwabimy, no dobra, to ma sens. To ma jak najbardziej sens, ale powiem wam szczerze, że gdybym tak na oślep nie klikała, to w życiu by mi to nie przyszło do głowy. Dobrze, że w takich grach point and click możemy po prostu próbować ze wszystkim. Well, did you see it, Mr. Bobby? I hope I haven't hurt him. No nie wiem, Samuel. I think he's going to be all right. Dobra, najważniejsze, że mamy klucze. The keys to all the cells. Co, otwieramy sobie tutaj pokój, cele. Cele czy pokój Jamesa? No, nie nazwałabym tego pokojem, bardziej celą. Jestem bardzo ciekawa, co my tam znajdziemy. Bo jak pamiętacie... Masakra. No, jak wygląda tak więzienie? Bez zdań. Okej, ale powiem wam jedną rzecz. Nie wiem, czy pamiętacie z poprzednich odcinków. Dowiedzieliśmy się, że James był nieślubnym synem Williama, więc... No, jestem bardzo ciekawa, co my tu znajdziemy. Jestem ciekawa, czy w ogóle James o tym wiedział, ale wątpię, bo jakby nie kojarzę, żeby była jakaś taka wzmianka na ten temat. Jakieś papiery tutaj mamy. Pages from various books, even the Bible. Some paragraphs are crossed out, some softly underlined. Dziura w materacu. There's a hole in the mattress. Everything is in decay around here. A piece of paper is sticking out. I'll try to pull it out. February 25th. William must know that I will be all right. But there is nothing but there wrong, is with, nothing me wrong with me anymore. Just the voices. I don't understand them. I wish they would leave me alone. They won't get out of my head. Not even when I beg them. I paint a lot in the evening. It helps to drown out their whispering. The strokes of my paintbrush connect into a coherent image in the end without my thinking about it at all. It's as if someone leads my hand. February 27th.
I must see William somehow before I get absorbed into this place completely. When we meet, I will tell him everything. William must learn of the evil things Robert is doing to us here. I have to find a way to let him know, to get my note somehow to the usual place. But what if my letter is found by Robert? I must be very careful. Luckily, it never occurs to him to have a look in there, not even when he's passing by. March 2nd. Robert didn't show up at all today. Ralph didn't see him either. That's good. That's very good. I hope he'll stay away wherever he is. March 8th. It's been 10 days already since I sent my letter by the old warden. Why hasn't William done anything yet? I wonder if he received my letter. I don't know how long I will be able to endure this place. No kochani, smutny jest ten list. Po pierwsze widać, że James ewidentnie z czymś sobie nie radził, natomiast no tutaj nie dostał odpowiedzi od Williama, bo wiemy doskonale, co się stało z Williamem. Natomiast bardzo zastanawiające jest to właśnie, jak on się wypowiada o Robercie. Jak już wam wspominałam, nie biorę go absolutnie za nikogo dobrego. Od razu mi on się nie podobał od momentu, kiedy go spotkaliśmy. Obawiam się, że tutaj się coś przykrego dzieje, przynajmniej działo w tym sanatorium, a przynajmniej z naszym Jamesem. Nie chcę nawet myśleć, co oni tutaj uprawiali, może dawali mu jakieś, podawał mu jakieś środki, które są, że tak powiem, w niczym mu nie pomagają. Mamy tu rysunki. Images of terrified faces drawn with charcoal. No swoją drogą straszne są te po prostu portrety. Rysunek oka. One of the strange drawings of James's mind. One of the strange... This drawing is crumpled, as if someone threw it away and then put it back on the wall. I'll try to remove it. Ralph, can you hear me? Yes, Samuel, I can hear you. Good. Can we talk now? You found Mr. Bubby for me, so you're my friend now. I like friends a lot. Do you know that? Yes. So, what was it that you wanted to talk to us about, Samuel? Tell me about James. Do you know why he ran away? I think he no longer liked it here. And also, he was scared a lot. What was he afraid of? I can tell you. You won't tell anybody, will you? I won't, Ralph. He was afraid of the head doctor. I too am afraid of Mr. Head Doctor. But James was really scared. Why was he afraid of him? He came once to James in the middle of the night, and they were talking for a long time. I was listening through this hall. Mr. Head Doctor was shouting at James a lot. Did you hear what they were talking about? Maybe. I don't know. You must have heard something. Only a couple words, really. Just a couple. Something about a William somebody and a castle. I can't remember anymore. I was scared. Okay, Ralph. Robert was probably quarreling with James about his possible return to the castle. But why didn't Robert want to let him go home? You said you are scared of the head doctor. Yes, very. He's not a good man, Samuel. Why are you afraid of him? He often shouts at us
and he's very strict. But I'm mostly afraid of him at night. He sometimes goes around to our rooms, and then something happens to somebody. Tell me more. Once at night, he also came to me, gave me some medicine, and after that, I was very sick. He said he would give me more if I told anyone. You will not tell him that I told you, will you, Samuel? I won't tell him anything. I don't know if I could bear more medicine. When did you last see the head doctor? I think it was that time he was shouting at James. I didn't see him the next night, and I didn't see him today either. I hope he will be gone for a long time. Why would Robert administer medicine secretly at night? He must be hiding something. No właśnie, tak myślałam, kochani, że on coś podawał temu Jamesowi. A do reszty, no tutaj nie za fajne informacje. No ale o wszystko, że tak powiem, nie dziwi mnie to. Może tak, nie dziwi mnie to kompletnie. Tu mamy jeszcze jakiś obraz. There was someone behind the escape. Do you hear me? I'll be back in a minute, and then you will have things to explain. The doctor has likely come too. I've got to get out of here before he brings someone. I don't really feel like explaining why I stunned him. Ralph, can you hear me? Yes, Samuel, I can hear you. Ralph, when James was planning to escape, did he speak to you about it? Yes, Samuel. Did he mention how he would do it? Yes, he did. Will you tell me? But I can't. That I can't do. I promised James. I wouldn't tell that to anyone. Ralph, James is my good friend too. Do you understand me? I know he would tell me himself, if he were here. All right. I think I can tell you. Mr. Booby says it's okay too. James has got a hole under his bed. Yes, a hole. Under his bed, you say? Yes. Yes, surely. Will you promise that you won't tell anyone? Don't be afraid, Ralph. Mr. Bubby trusts you, Samuel, and so do I. I go speak with Mr. Bubby now. Seems so sad to me. Okej, kochani, no ciekawe, wejdź pod łóżko. Nieźle to James wykombinował z tą dziurą. A, w ten sposób się, słuchajcie, tutaj dostał. I'll return later, when things have settled down. I'd better leave now. No dobra, pójdźmy może do obraz, do albo do Wiktorii, albo do Bajca. Ja bym jeszcze proponowała do Bajca, ale... może chodźmy do Bajca w takim razie, podpytamy go. Tutaj go nie ma, więc pewnie będzie w kuchni, albo w piwnicy, bo on tam często też schodził. Zobaczmy tutaj w kuchni. Jest Bajc. Bates? Yes, sir? Can you tell me where the old lighthouse is on our lands? I do not recall having heard about it. But certainly you do, sir. The decaying ruins are along the sharp edge cliffs. It is the only building in that wasteland. You cannot possibly miss it. May I ask why you are interested in it? Well, I really just wanted to know where I would find it. I think I will go now.
I'll return to my work. Mniemam, moi drodzy, że w tym momencie powinna się ta miejscówka pojawić na mapie. Tak jest, zgadza się. Więc słuchajcie, lecimy tam. I didn't know whether I'd find James on the cliffs. Something was telling me, though, that it was the place where he wanted to meet with William. This place looks exactly like that picture of James's. No dobrze, ja tutaj zapiszę. Bo nie jestem już teraz, wiecie, zbliżamy się tak do takich, że tak powiem, kluczowych momentów. Tak mam takie przeświadczenie, jakieś puszki tutaj są. There's nothing interesting on those. Urwisko. A stiff mist clouds the it's at least 50 feet. Not a step. Dobrze, jakieś okno tutaj mamy. Nic nie leży na ziemi, chyba nie. Someone started a fire inside. If it's really James in there, I should be ready for just about anything. Gotowy na wszystko, okej, więc zanim tam wejdziemy, poklikamy sobie na wszystko, co jest możliwe, ale widzę, że już nic więcej jakby nie mogę zrobić. Tam mogę obejść latarnię. Wejście do środka. Dobra, jeszcze raz sobie zapiszemy, bo skoro tak nam tutaj nadmienił Samuel, że może musimy być gotowi na wszystko, to też nie wiadomo, słuchajcie, ten James chyba nas raczej nie zna. Spróbujmy. First, I'll have a look around. Dobra. Maybe I should have a look around the lighthouse before I go find out who's inside. Aha, no to super. Aha, i mam się niby... My arms as well as... I need to... A nożyk, nożyk, nożyk. Jezus Maria, i co teraz? Mogę go zaatakować? Nie. Kulą w łeb. Oblać kwasem. Boże, pamiętnik. Klucz. Pozytywka? Słuchajcie, ta pozytywka chyba jest rozwiązaniem na wszystko. Yes, you know it. Try to remember, James. I heard it so many times. When I was a little boy. Trust me, I'm telling you the truth. I am Samuel. William was my friend, just as he was yours. Samuel? I don't remember the name. It's all so distant now. William raised you as a son. I just wanted to go back home. I sent a letter to William, but he neither replied nor came to see me. He could not come, James. It was I who found your note, and that is why I've come. Why couldn't he come? Is he ill? He... William is dead. No, I don't believe you. You're lying. He will come for me and take me home. You have to trust me, James. William died a few days ago. They found his body under the old tower. Everyone believes it was an accident, but I don't believe it. I've come to you because you can help me find the truth. Me? There's no way I could be of help. I don't believe in truth anymore. But you know something that can help me find it. You must help me. I don't even know who you are. What if you're lying to me? What if you have come to take me back? I'm your only friend now, James. If you tell me what you know, I will help you return home. Why should I trust you? Well, you don't have much of a choice.
Maybe you really are my only friend. And if you're lying, it doesn't really matter anyway. I will never return there. I'd sooner kill myself than be with those people again. You won't have to if you help me. All right. I'll tell you everything you want. James, I know you used to live at the castle. Why did William leave you in Ashbury? It wasn't William. It was Robert who let me grow old in that horrible place. He put me there, against William's will. He told him that I'd be better off, that I'd only stay there for a few weeks, that it would help me. But you never returned. He convinced William that I was getting worse, and that he had to treat me for another month or two. William believed the lies and put me in Robert's care. I still have no idea why he did that to me. How could he possibly allow such a thing? So, Robert was lying to him all that time. If it hadn't been for him, I could have returned any time. Now, everything's changed. I am here, and nobody, not even Robert, is going to get me back. I hate that bastard. Robert left for Ashbury 2 days ago. He said he had to leave because of something serious. No one has seen him since then, neither at the castle nor at the sanatorium. Good. Maybe he finally got what he deserved. Maybe somebody finally killed him for all his atrocities. I certainly won't miss him. Atrocities? All those secret experiments of his on the patients. He's obsessed with the idea that he's going to make a huge discovery and won't stop no matter what happens. Him who's mad. What exactly did he do? He injected all kinds of stuff into us. Some of us died. Everyone in those cells is a guinea pig to him. Why has no one ever found out? He gets away with whatever he wants. No one has ever found out. When I told him I wanted to return, he gave me a shot. After that, I didn't have a clue what was happening for 2 whole days. He knows very well that I could tell and ruin everything. I didn't want another dose of that stuff, so I ran away. I want you to take a look at this. I know William left a similar object in your care a long time ago. I would like to get it back. Gave it to me as a present when I was a little boy. I had long forgotten about it. William said I must take special care of it and not tell anyone. And he was very serious about it. So where is it now? Have you got it with you? No. They would have found it and taken it from me. I hid it in a safe place, right in front of everybody's noses. It wouldn't occur to anyone to even start looking there. Where? Where did you hide it? I don't know if I should tell you. William... William is dead. I must find that thing. You can't possibly imagine what I had to go through to get a hold of the other ones. All right. I will tell you. It's in the old sewers, deep under the castle. But there are no sewers there. Do you mean the cellar? There is such a place, right under the cellar. You can get there through one of the trains. Is that where I will find it? Yes. I have to leave now, James. Okay, I'll hide again. Okej, kochani, no dowiedzieliśmy się o Robercie strasznych rzeczy, robił eksperymenty na pacjentach, wcale mi go nie szkoda, mam nadzieję, że gryzie już ziemię,
ale obawiam się, że złego diabli tak szybko nie biorą. Zmykamy szybciutko do zamku, bo chciałabym się dowiedzieć, gdzie to dokładnie jest. Na pewno musimy zejść do piwnicy, to na 100%. Powiedział, że jakieś kanały, no nie wiem, czy tam jest jakiś odpływ. Nie zwróciłam nigdy na to uwagi. Zaraz sobie zerkniemy. Nie wiem, czy klucza tutaj nie będę musiała użyć. No właśnie. Tak. Mamy tutaj kanały, ale czy jak ja mam to, on to normalnie otworzy? No ale co? A sewer. Unpleasant smell is coming. Lina z hakiem? It might come in. Okej. O właśnie, może tu gdzieś to coś będzie użyć, może będziemy się coś wyłowić, tylko co? Tu jest jeszcze jeden kanał. A czy się tam otwór? A sewer. Spróbujemy to tam włożyć, ale ja nie wiem, czy to o to chodzi. Nie. Moneta? Chyba tak, żeby sprawdzić, czy jest tam jakaś... Nie ma wody właśnie. No to... A, widzicie? No to schodzimy. Powiem wam, że niektóre są takie rozwiązania, że ja bym na to kompletnie nie wpadła, bym po prostu nie klikała czegoś na pałę. Fontanna. What good would a fountain be? And perhaps it would bring up the water. The water here couldn't be drank as it is, though. It's like a swamp here. Koło zębate. Okej. Tam zaraz pójdziemy. Co to jeszcze było? A, fontanna. No ale... Nie mogę tu nic zrobić. A co jest tutaj? Tam jest do podziemi. Zaraz tam pójdziemy. Mechanizm. O, możemy na tym użyć tego koła pewnie zębatego. Ale tu ewidentnie jeszcze drugiego brakuje i dopiero wtedy pewnie będziemy musieli tego użyć. Nie chcę tutaj czegoś spieprzyć, więc zapewne musimy drugiego koła poszukać. Chodźmy więc w głąb tutaj tych kanałów. Ojej, Boże, żeby tylko to nie była żadna zagadka. Fresh air hasn't made it down here in centuries. O, coś tu było? Ogrodzenie. It's rusty from the dampness. One of the rods is loose. No dobra. Kanały. This must be where the water pours out when it gets too high. No dobrze. Na pewno tu tryb... No, nie możemy tutaj... No, mamy też jakiś otwór tutaj. Nie możemy tam zejść. Nie ma takiej opcji, dlatego że no, jest to zalane po prostu ściekami. No i tyle. Tu mamy jakiś kołowrót. To co? Jakiś kluczyk, tak? Tu mamy jakiś otwór. An opening of some sort. Perhaps something is missing here. No dobra, a to co przed chwilą ten pręt? I'll try to stick the rod in there. I can't do it. The rod is too thick. Zbyt gruby. Co teraz? Wiecie co, bo ten odcinek już trwa bardzo długo, jakieś 44 minuty. Mam tu stopę załączone. Poczekajcie chwilkę. Ja może za chwilę do was wrócę. Sprawdzę sobie to w solucji, bo myślę, że i tak nic tutaj nie wykombinuję, więc za chwilkę do was wracam.
Kochani, jestem z powrotem. Wyczytałam w solucji, że my musimy sobie po prostu szlifierką zaszlifować ten pręt. I tak samo wiem już, co zrobić z łańcuchami. W życiu bym się nie domyśliła, ale pewnie może bym znowu klikała, słuchajcie, we wszystko, co jest możliwe. Ale z tą szlifierką, no raczej bym tutaj nie wpadła na to. Zaraz wam wszystko powiem. Najpierw może włóżmy sobie ten pręt w ten otwór. This should do better. Okay, I've put the rod in the opening. I'll use the rod as a lever. The hatch has opened, but no water is running. No właśnie, bo mamy tutaj łańcuchy. I teraz, moi drodzy, wyczytałam, że musimy tym razem właśnie użyć tego kwasu, który stopi tak naprawdę, kochani, wszystko. Łącznie z tymi łańcuchami i tą kłódką. Richard's acid has dissolved the padlock as if it were made of paper. The water has risen to the brim of the drain channel. No, aha, i teraz... i teraz pewnie... Dobra, i teraz tym hakiem możemy... Dobra, już teraz możemy to wyłowić tym hakiem. Od razu już... Co? It's still too far. I cannot reach it. Serio? A to, a poczekajcie, przepraszam, właśnie. Zrobimy z tego taką wędkę. Dobra, już czaję. Teraz chyba powinno być ok. No właśnie. Ok, więc mamy to drugie koło zębate. Lecimy tego użyć i przypuszczam, że ten poziom wody, to pomieszczenie powinno się osuszyć w tym momencie. Zaraz sprawdzimy, czy tak to działa, ale no, byłoby to logiczne. No dobrze. It works. The mechanism is running. No dobra, to idziemy zobaczyć. Chociaż tutaj woda nadal jest. No, ale tutaj jest wszystko już osuszone. The water has drained into the underground system of channels. Tak. The way is free. To lecimy tutaj na dół. The water is gone, but its stink has remained. No one has set foot down here in ages. Coś tutaj jest. This place is so cold, and the silence is eerie. Czy tam w głąb da się iść? My every step echoes all around. Ciemny zaułek? It's completely... Sprawdźmy ten kamienny, tą kamienną płaskorzeźbę. Some strange symbols in a circle. The underground certainly had a different purpose in the past than just to keep the water away. No właśnie. Może w przyszłości będziemy musieli coś tutaj zrobić. Natomiast czy ja mogę, bo nie mamy aparatu, czy ja mogę to na przykład odrysować? Nie, nie mogę. Nie mogę, ale jeszcze coś tutaj leży. This must be James's chest. I have found it at last. He had probably hidden it somewhere before the room was filled with water. Another key. James didn't lie. Ah, my head. I'd better take my medication. I'm sick from this bad air. I'll rest a couple of hours and return later.